Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozumiem, że mnie słychać, ale nie sprzęga się nic? Nie? Nie, nie. Nie, dobrze. To ja dzisiaj chciałam trochę z Państwem porozmawiać o takim procesie, który prędzej czy później dotknie każdego z nas, czyli o starzeniu. I chciałabym Państwu powiedzieć, co wiemy o tym procesie i przede wszystkim uświadomić, gdzie ten proces się zaczyna, bo wbrew pozorom jest na to bardzo konkretna odpowiedź, co rzadko się zdarza w nauce. Starość jest nieunikniona i chyba nie muszę nikogo z Państwa przekonywać, że wszyscy ulegamy temu procesowi. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że starzenie jest procesem bardzo plastycznym. Możemy je modyfikować, łagodzić jego skutki, regulować tempo starzenia i to jak najbardziej jest w zasięgu naszych możliwości. Tu chciałam Państwu pokazać dane statystyczne. Jaka mniej więcej była przeciętna długość życia w latach 60. i jak to się zmieniło w obecnych czasach, czyli żyjemy coraz dłużej. Tu nie ma wątpliwości. Troszeczkę COVID wpłynął na to dłuższe życie, natomiast zakładamy, że jest to proces przejściowy i to się wszystko zmieni. Prosiłabym jeszcze o zwrócenie uwagi, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o ten przeciętny czas trwania życia mężczyzn i kobiet. No, ta różnica jest dosyć duża. Chciałam Państwu pokazać, jak wyglądała piramida wieku w młodym społeczeństwie, gdzie rodziło się dużo dzieci i wraz z upływem lat było coraz mniej osób. A to jest piramida, którą w zasadzie trudno już nazwać piramidą, bo tak naprawdę jest to już prostokąt, która obrazuje, jak wygląda teraz struktura społeczeństwa. No i można zauważyć, że o ile zwiększa się odsetek ludzi w średnim i podeszłym wieku, to jeżeli chodzi o narodziny, no nie wygląda to optymistycznie. To jest dla Polski. Tą czerwoną kreską pokazany jest ten moment, gdzie zaczynają się seniorzy, w tym momencie się tak uważa. I proszę zobaczyć, jak wygląda u nas struktura wieku. W Polsce żyje około 4,5 tysiąca stulatków i chcę zwrócić Państwa uwagę, że 80% to są kobiety. A teraz, żeby nie myśleli Państwo, że tak się dzieje ogólnie na świecie, to jest piramida, która jest klasyczną piramidą dla populacji w Afryce. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest obliczenia są dla 1 300 000, prawie 400 tysięcy ludzi. I jeżeli chodzi o liczbę stulatków żyjących w Afryce, to ona jest dokładnie taka sama jak stulatków polskich. Prognozy są niestety niezbyt optymistyczne. Tu chciałam Państwu zwrócić uwagę, że prognozuje się, że w 2050 roku odsetek ludzi 65+ będzie to 16%, gdzie w latach 50. zeszłego wieku to było 5%. Zmniejsza się odsetek narodzin, natomiast dosyć stabilnie, na stabilnym poziomie pozostaje odsetek osób w przedziale wiekowym 20-64. No i teraz tak, czy nam chodzi tylko o to, żeby żyć dłużej? Myślę, że dla każdego ważne jest, żeby nie tylko żyć dłużej, ale też żyć w dobrej kondycji. Dotychczas najdłużej żyjącym człowiekiem jest Jeanne Calme, która żyła 122 lata, francuska. I nikt do tej pory nie pobił tej granicy. Jeżeli chodzi o polskich stulatków, to obecnie najdłużej żyjąca osoba, pani, ma 112 lat, natomiast najdłużej żyjąca kobieta w Polsce dożyła wieku 116 lat. Jeżeli ktoś przekroczy tą magiczną granicę 110 lat, to nazywa się go superstolatkiem, bo jest to coś już unikatowego. No i teraz, jeżeli popatrzymy na maksymalną długość życia różnych gatunków, to wydawałoby się, że jest taka tendencja, że małe gatunki, szybki metabolizm, one żyją krótko, a duże zwierzęta żyją dłużej. No i tutaj powiedzmy, pewne prawidłowości na pewno są, natomiast jak popatrzymy na długość życia małej amazonki i słonia, no to jest ona podobna. No i teraz mamy takie zwierzę, które w zasadzie się nie starzeje. Nazywamy to zaniedbywalnym starzeniem. Jest to golec, który jest zwierzęciem bardzo małym, bo jego waga to jest mniej więcej 30-40 gramów, a żyje 30 lat.
nawet więcej czasami. Jeżeli porównamy go z myszą, która waży mniej więcej tyle samo i żyje 4 lata, no to tutaj trudno doszukać się. No wszyscy by prognozowali, że taki golec powinien żyć mniej więcej 6 lat. Bardzo był piękny tytuł, ponieważ on już nie pamiętam, w którym to był roku, ale został zwierzęciem roku i zwierzę, które się pięknie starzeje. I to jest jeden z nielicznych gatunków, znaczy jedyny gatunek znany mi z ssaków, gdzie nie ma wzrostu umieralności wraz z wiekiem. I teraz, czy to jest wyjątek? No jest na pewno wyjątkiem wśród ssaków, natomiast mamy całe mnóstwo innych zwierząt, które biją rekordy, wydawałoby się wbrew wszystkiemu, na przykład homar 100 lat, odmieniec jaskiniowy również, czy jeżowce, które jeszcze 2 razy tyle żyją i małże. Mamy swoistych rekordzistów, małże, gąbki, które szacuje się, że żyją 15 tysięcy lat. No i jest tu bujopław, który jest uważany za organizm nieśmiertelny, ponieważ ma zdolność powrotu do stadium niedojrzałego płciowo po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Też nie muszę Państwa przekonywać, że jest pewien wzorzec starzenia, że nie jest wcale tak trudno rozpoznać, kto jest w jakim wieku. Są to zmiany, które dotykają każdego i one są dosyć charakterystyczne. W podobny sposób starzeją się również zwierzęta. Też jesteśmy w stanie na podstawie tych samych znaczników rozpoznać, czy zwierzę jest młode, czy stare. Jest nawet takie zwierzę jak Cenorhabditis elegans, które jest zwierzęciem modelowym wykorzystywanym w wielu badaniach i dzięki niemu poznaliśmy bardzo dużo szlaków sygnałowych, które biorą udział w różnych procesach. I on również się starzeje, proszę zobaczyć, że on ma zmarszczki. Ten nicień żyje 2-3 tygodnie. Ponieważ różne gatunki starzeją się w podobny sposób, to dzięki temu możemy stworzyć różnego typu modele starzenia, które umożliwiają przeniesienie później pewnej wiedzy na starzenie człowieka. I żyjemy coraz dłużej, ale jest za to jakiś rachunek nam wystawia przyroda. Mianowicie, jeżeli żyjemy dłużej, to pojawiają się choroby wieku podeszłego. I o ile większość osób starszych dotykają pewne jakby osłabienia funkcji, to nie wszystkich muszą dotykać choroby związane z wiekiem, ale niektórzy chorują na kilka takich chorób. I do takich chorób zaliczamy choroby neurodegeneracyjne, Alzheimera, Parkinsona, jaskrę, zaćmę, choroby układu krążenia, miażdżyca, nadciśnienie. To są choroby płuc, idiopatyczne zwłóknienie płuc i obturacyjna choroba płuc, zapalenie kości stawów, cukrzyca typu drugiego i pewne typy nowotworów. I teraz dlaczego się starzejemy? Czy jest jakiś określony program biologiczny? Czy jest to akumulacja przypadkowych uszkodzeń? Teorii jest bardzo dużo, one bardzo często się nakładają na siebie i tak naprawdę trudno w tym momencie powiedzieć z taką całkowitą pewnością, że my już wiemy, jak to wygląda. No raczej nie ma programu biologicznego i tutaj nie ma na to żadnych dowodów. Jest dużo danych, które mówią o tym, że pewne funkcje się zmieniają, czyli jakieś cechy, które były pożyteczne w młodym wieku, na starość robią się negatywne i to przyczynia się do jakichś skutków, które są związane ze zmianami na poziomie organizmu. I teraz od czego zależy tempo starzenia? Na pewno od środowiska, czyli to, na jaki jesteśmy, na to, co nas otacza, czy jesteśmy wystawieni na różnego typu toksyczne związki, na promieniowanie słoneczne. Zależy od tego, jaki mamy genom i epigenom, o którym będę opowiadać. I nie chodzi o to, czy mamy geny długowieczności, bo do tej pory takich genów nie udało się znaleźć. Są powiedzmy jakieś warianty genów, które mogą sprzyjać długowieczności, ale nie ma genów długowieczności. O epigenomie opowiem później. I jest coś takiego jak przypadek i to można było odkryć obserwując Cenorhabditis elegans, o którym wcześniej mówiłam, były to zwierzęta, które miały takie same tło genetyczne, były hodowane w tych samych warunkach, a jednak starzały się w inny sposób.
i gdzie zaczyna się starzenie. Odpowiedź wbrew pozorom jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. Starzenie zaczyna się w komórce. Starzejemy się, ponieważ starzeją się komórki naszego organizmu. I postaram się Państwa przekonać, że tak właśnie jest. Czyli organizmy wszystkie są zbudowane z komórek, jest to podstawowa jednostka, tworzą tkanki, narządy, układy. I podstawowymi procesami, które w komórkach możemy obserwować, to jest podział. Komórki się dzielą, mogą różnicować, niektóre komórki zróżnicowane również się dzielą. Komórka, jeżeli jest wyeksponowana na jakiś stres, na toksynę, umiera, ale może się również zestarzeć, jeżeli nie jest to stres, który uniemożliwia jej życie. Czyli bardzo bym chciała, żeby Państwo zapamiętali, że starzenie komórkowe jest to podstawowy proces biologiczny, komórkowy. O tym, że komórki się starzeją, to pierwsze doniesienia były w latach 60. ubiegłego wieku i były to badania Leonarda Hayflicka i Paula Moorheada, którzy stwierdzili, że komórki, oni hodowali fibroblasty, po przekroczeniu pewnej liczby podziałów przestają się dzielić. Wcześniej uważano, że komórki mogą się dzielić w nieskończoność, ponieważ pewne badania były prowadzone nie do końca prawidłowo i te wyniki niestety położyły trochę opóźniły wiarę, uwierzenie w to, że jednak komórki się starzeją. I to, co chciałabym podkreślić, że to dotyczy komórek prawidłowych. Jeżeli chodzi o komórki nowotworowe, one mogą się dzielić w sposób zupełnie inny i na pewno dużo dłużej. Na pewno Państwo słyszeli może Państwo słyszeli o komórkach HeLa, które były wyizolowane w latach 50. zeszłego wieku z nowotworu od Henriette Lack. I te komórki tak naprawdę do dzisiaj są w laboratoriach i one się dzielą i są wykorzystywane. I teraz starzenie, najpierw myślano, że starzenie to jest może jakiś artefakt hodowlany, ale teraz wiadomo już od zresztą bardzo dawna, że starzenie odbywa się również in vivo, czyli w naszych organizmach i że tak naprawdę dotyczy ono wszystkich typów komórek, łącznie z komórkami nerwowymi. I tu chciałam Państwu pokazać, nie będę tutaj wszystkiego opowiadać, chciałam tylko powiedzieć, że znane są konkretne typy komórek, których starzenie obserwowano przy konkretnych chorobach. Także to jest już taka wiedza, która jest udokumentowana i w to wszystko wierzymy. Czyli wracając jeszcze raz do tego pierwszego obrazka, wszystkim chorobom wieku podeszłego towarzyszy starzenie komórkowe i stan zapalny. Mniej więcej 10 lat temu opracowano taki diagram, który zbierał wszystkie przyczyny starzenia. I on również, mam nadzieję, pomoże mi Państwa przekonać, że tak naprawdę wszystko zależy od komórki. Jest tu wymienione starzenie komórkowe, czyli już komórki jako całości, ale proszę popatrzeć dalej. Wyczerpanie puli komórek macierzystych. Przewlekły stan zapalny, który jest wynikiem działania komórek. Niestabilność genomowa, uszkodzenia DNA, skracanie telomerów, o czym będę mówić zaraz, zmiany na poziomie epigenetycznym, utrata proteostazy i zmiany wrażliwości na związki odżywcze oraz źle funkcjonujące mitochondria. I tak jak Państwo na to wszystko popatrzą, to jest to wszystko, co się dzieje w komórce. Czyli jakby wszystkie te zmiany, one prowadzą do starzenia komórkowego i to wszystko zaczyna się właśnie w komórce. Jaki mamy jeszcze kolejny dowód na to, że starzenie komórkowe jest przyczyną starzenia organizmu? Wykonano takie doświadczenia, że usunięto u zwierząt, podawano zwierzętom związki, które eliminowały stare komórki i to jest zwierzę, u którego nie eliminowano, to jest u którego eliminowano i tutaj podobnie. I okazało się, że jeżeli te komórki zostały usunięte, to te zwierzęta są w dużo lepszej kondycji. To był taki pierwszy bezpośredni dowód na to, że starzenie komórkowe odgrywa rolę w starzeniu organizmu. Co to jest starzenie komórkowe? Jakie zmiany obserwujemy w komórce? Po pierwsze, ta komórka przestaje się dzielić i to jest jej taka najważniejsza cecha. Dochodzi do wzrostu uszkodzeń DNA, uszkodzeń mitochondriów. Pojawiają się inhibitory cyklu komórkowego, które są odpowiedzialne za to, że komórka właśnie się przestaje dzielić. Wzrasta masa lizosomów, pojawia się enzym, który nie jest bardzo specyficznym markerem, ale jest bardzo pomocny w rozpoznawaniu komórek starych. Spada poziom laminy B1 w jądrze. I taka cecha komórek starych, która przekłada się na funkcjonowanie całego organizmu, czyli produkcja
białek, tak zwany fenotyp wydzielniczy. Te białka są wydzielane na zewnątrz komórki i one mogą oddziaływać na cały organizm. Starzenie może być replikacyjne, przyspieszone, natomiast te cechy bardzo, w większości są podobne. Replikacyjne, czyli wynikające ze skracania telomerów. Telomery to są zakończenia na chromosomach i one chronią chromosomy przed sklejaniem i z każdym podziałem ulegają skracaniu, ponieważ wynika to z takiego procesu problemu końca replikacji. To znaczy, że dwie nici nie są powielane dokładnie w ten sposób. W 2009 roku naukowcy, którzy badali telomery, zostali uhonorowani Nagrodą Nobla. Tu chciałam Państwu pokazać nasze przykłady komórek starych. To są komórki mięśni gładkich, młode, rosnące w szalce, stare. Widać, że są zupełnie, znaczy są dużo większe i mniej uporządkowane, a to są komórki odklejone. Młode komórki przybierają taką postać kuli, optymalny kształt, natomiast stare tworzą bardzo dziwne kształty. Ten enzym, o którym opowiadałam, czyli beta-galaktozydaza, zależna od starzenia. To są komórki młode, gdzie zawsze się trafi jakaś komórka, która jest stara, ale to są pojedyncze, natomiast to są komórki stare, które w zasadzie wszystkie posiadają zwiększoną aktywność tego enzymu. A tu na dole są komórki nowotworowe, bo komórki nowotworowe zatraciły zdolność do starzenia same z siebie, ale jesteśmy w stanie ten program uruchomić w nich. I to robi tak naprawdę chemioterapia, że nie tylko komórki umierają, ale część komórek ulega starzeniu. I tu są właśnie komórki nowotworowe dzielące się i olbrzymie komórki stare. Zmienia się organizacja chromatyny. Żeby przypomnieć, jaka jest organizacja chromatyny i móc się do tego odnieść, to chciałabym tylko Państwu pokazać, że jest podwójna helisa DNA, która jest zawinięta na takie histonowe oktamery, które składają się z czterech różnych histonów. Następnie są struktury wyższego rzędu. W zasadzie to chyba tyle. I jeżeli chodzi o komórki stare, to ta organizacja chromatyny bardzo się zmienia. To jest rysunek, który ja zobaczyłam na wykładzie pani Wiery Gorbunowej i on bardzo mi się spodobał. W młodej komórce struktura chromatyny jest bardzo uporządkowana. Są rejony, które są mocno skondensowane, są połączone z otoczką jądrową. W związku z tym nie dochodzi do ekspresji genów, które są kodowane przez te fragmenty. Natomiast w starej komórce dochodzi do pewnego rodzaju chaosu i chromatyna jest mniej skondensowana i można to porównać do takiego uporządkowania czegoś, co w zasadzie jest tym samym, tylko tu jest nieuporządkowane, jest troszeczkę, pewne elementy są bardziej zużyte, ponieważ w starej komórce dochodzi do upośledzenia działania różnych mechanizmów naprawczych i tak mniej więcej ten chaos można zobrazować. I co na to epigenetyka? Epigenetyka jest odpowiedzialna właśnie za tą strukturę, za zmianę struktury chromatyny. I co to jest epigenetyka? Jest to tak nauka o zmianie funkcji genów, które mogą być dziedziczone przez komórki zarówno podczas podziału mitotycznego, jak i mejotycznego i te zmiany nie wniosą za sobą zmian sekwencji DNA. I można powiedzieć, że epigenetyka to jest takie dziedziczenie pozagenowe. Proces ten został opisany przez Wellingtona w 1942 roku i w zasadzie on się skupiał na tym, żeby wytłumaczyć, dlaczego mamy tak różne typy komórek w organizmie, ponieważ wynikało właśnie poprzez zmiany epigenetyczne komórek, które tak naprawdę wszystkie mają takie samo DNA, ponieważ powstają z jednej komórki, która dzieli się wielokrotnie. I tym zjawiskiem tłumaczono, dlaczego dochodzi do różnicowania, powstania tkanek, narządów. I teraz jakie są te modyfikacje epigenetyczne? Mogą one dotyczyć DNA i to jest metylacja, która pojawia się na jednej z zasad azotowych, w cytozynie, bądź posttranslacyjne modyfikacje histonów i to może być fosforylacja, acetylacja, metylacja. Jest jeszcze funkcja regulacyjna małych mikroRNA, ale ja już tutaj o tym nie będę mówić. I takie modyfikacje wpływają po pierwsze na poziom upakowania chromatyny, a po drugie na ekspresję genów.
I metylacja w przypadku DNA występuje na cytozynie, ale ona musi być w towarzystwie guaniny. I do tego takie dinukleotydy bardzo często tworzą jeszcze wyspy, które też wtedy są metylowane. Jaka jest funkcja takich zmian epigenetycznych? Najprościej można to powiedzieć, że jest to włączanie i wyłączanie ekspresji genów. Jeżeli chromatyna jest rozluźniona, to mogą się tam dostać enzymy, które są odpowiedzialne za przepisywanie DNA na mRNA i może dojść do ekspresji białka. Natomiast jeżeli chromatyna jest bardzo skondensowana, można sobie wyobrazić, że te enzymy nie mogą się tam dostać. Jak to wygląda w przypadku metylacji podczas starzenia w starych komórkach? Jeżeli chodzi o globalną metylację, czyli taką całej chromatyny, to ona zdecydowanie jest mniejsza, co oprócz zmiany ekspresji genów wpływa na podatność na uszkodzenia DNA. Natomiast niektóre rejony mogą być bardziej metylowane, także tutaj są zmiany i jakościowe, i ilościowe. I zaobserwowano, że u osób długowiecznych te zmiany przebiegają dużo wolniej, a z kolei spadek metylacji, czyli rozluźnienie chromatyny, towarzyszy chorobom wieku podeszłego. I tu znowu, wracając do tego samego obrazka, można spróbować wytłumaczyć to tym, że w komórce młodej są bardzo duże zdolności do modyfikacji epigenetycznych, natomiast w komórce starej, tak już mówiąc kolokwialnie, one są troszeczkę spłaszczone, ponieważ nie ma enzymów, które są odpowiedzialne za jest obniżony poziom enzymów, które są obniżone za te modyfikacje. W związku z tym ta regulacja jest zupełnie inna. Kolejnym takim przykładem, który może pozwoli Państwu uświadomić sobie, jak to jest, że jedyna zmiana, która się wydarza w komórce, która się dzieje w komórce, może doprowadzić do takiego obrazu na poziomie organizmu, to są osoby, które mają mutacje w genie laminy AC. Lamina AC tworzy blaszkę jądrową, znajduje się pod otoczką jądrową i jest odpowiedzialna również za przytrzymanie wraz z innymi białkami pewnych rejonów chromatyny przy otoczce. I ta jedna mutacja, ta jedna zmiana powoduje, że osoby, które ją posiadają, bardzo szybko zaczynają się starzeć, bardzo szybko u nich pojawiają się choroby wieku podeszłego. No i oczywiście czas życia jest bardzo krótki. Kolejną cechą komórek starych to jest to, o czym już wspominałam, czyli ten fenotyp sekrecyjny, który umożliwia oddziaływanie takiej komórki na otoczenie, może wspierać czasami ten fenotyp komórki nowotworowe, więc on ma cechy dobre i złe, o czym też zaraz będę się starała Państwu powiedzieć. Ponieważ nie chciałabym, żeby zostało takie wyniesione z wykładu przekonanie, że starzenie jest tylko złe, to chciałam Państwu powiedzieć, że starzenie jest procesem bardzo, bardzo potrzebnym. I takie przykłady, które tutaj chciałam pokazać, to jest na przykład, jeżeli w komórce dojdzie do jakichś zmian, które mogłyby być podstawą do tworzenia nowotworu, to na przykład takie komórki mogą ulec starzeniu i wtedy zostają wyeliminowane. Jest to bariera przeciwnowotworowa. Również w rozwoju zarodkowym niezbędne jest, żeby w pewnych rejonach doszło do starzenia komórkowego, bo jest to konieczne do prawidłowej organogenezy. Gdy dochodzi w tkance do uszkodzenia, to powstają tam stare komórki, które z kolei są w stanie przyciągnąć makrofagi, które mogą oczyścić to miejsce i zrobić miejsce dla komórek, które spowodują regenerację, podobnie w przypadku infekcji. I to jest jeden z takich przykładów, który pokazuje, że pewne rzeczy, które są bardzo pożyteczne w organizmie młodym, w organizmie starszym już mogą mieć inne funkcje. I o ile w organizmie młodym to funkcją starzenia jest głównie zachowanie homeostazy, funkcja przeciwstarzeniowa i przeciwnowotworowa, to w organizmie osób starszych ta funkcja nowotworowa też jest, ale ponieważ jest dużo komórek, znaczy dochodzi do akumulacji komórek starych, to one mogą również działać pronowotworowo i prostarzeniowo, oddziałując właśnie poprzez ten fenotyp sekrecyjny na inne komórki.
I wracając do tego, że starość jest nieunikniona, ale możemy ją modyfikować i tak naprawdę możemy sami bardzo dużo zrobić i takimi elementami, które mogą nam w pewien sposób zapewnić modyfikowalną starość, to jest dieta, ćwiczenia i pewne interwencje farmakologiczne. I jest mnóstwo dowodów na to, że w ten właśnie sposób jesteśmy w stanie wpływać na epigenetykę. Czyli na coś, co może nam zapewnić, jak jeszcze zaraz powiem, obniżenie wieku biologicznego. No właśnie, mamy wiek biologiczny i chronologiczny. Chronologiczny to jest taki, który wynika z lat, które przeżyliśmy i jest wiek biologiczny, czyli zużycie organizmu. I mogą być osoby, które mają dokładnie tyle samo lat, ale one będą jakby na innym etapie zużycia biologicznego. I właśnie badając zmiany epigenetyczne, możemy prognozować po pierwsze, czy dochodzi do ryzyka, może jesteśmy nastawieni na możliwość wystąpienia chorób wieku podeszłego, no i można mierzyć tempo starzenia. W tym celu stworzono coś takiego, co się nazywa zegarem epigenetycznym. Tych zegarów jest dużo. Pierwszy i taki najbardziej chyba spektakularny był stworzony przez Stevena Horvatha. Natomiast teraz jest całe mnóstwo odmian i ja tutaj nie będę wchodzić w szczegóły. Chciałam tylko powiedzieć, że polega to na tym, że bada się zmianę metylacji bardzo konkretnych tych dinukleotydów i to odnosi się do wieku chronologicznego, czyli robiony był taki przekrój, przegląd osób w jakiejś kategorii wiekowej, patrzono jak się zmieniają te metylacje, no i później na tej podstawie wyznaczono taki zegar. I to chyba działa całkiem dobrze. Widziałam, że są już nawet komercyjnie dostępne kity, gdzie możemy sobie taki kit kupić i sami sobie zbadać nasze zużycie biologiczne. Mam nadzieję, że uda mi się Państwa przekonać, już trochę o tym mówiłam, ale powiem jeszcze więcej, że tak naprawdę styl życia i środowisko wpływają na to, co się dzieje w naszej komórce, co się dzieje z naszą ekspresją genów. Możemy na to wpływać ćwiczeniami, dietą, środowiskiem. To się wydaje dosyć trywialne, ale to naprawdę działa. Chciałam Państwu pokazać tutaj przykład, jak dieta może wpływać na zmiany zachodzące na poziomie epigenetycznym i te zmiany są przekazywane potomstwu. To są mysze agouti, które mają taką wersję genu, taką wersję tego genu, która jest odpowiedzialna za żółtą sierść i te mysze są podatne na, mają skłonność do otyłości, cukrzycy i nowotworów. I teraz jeżeli samicę, która jest ciężarna, do jej diety włączymy związki, które są bogate w grupy metylowe, czyli dostarczają tego materiału do metylacji, to okazuje się, że rodzą się myszy, które są brązowe, są zdrowe i nie mają skłonności do otyłości, czyli coś, co zadziało się w życiu płodowym, ma taki skutek na dalszy los myszy. Natomiast taka dieta absolutnie nie leczyła tych samic, więc to dopiero na następne pokolenie. Kolejny dosyć interesujący przykład, zupełnie innego typu, też o przekazywaniu potomstwu modyfikacji epigenetycznych, to są wyniki badań, które były prowadzone na osobach, które przeszły głód podczas, to co się nazywano jest holenderska zima głodu w roku 1944-1945. Tam były naprawdę drastyczne obniżenia liczby spożywanych kalorii i stwierdzono, że jeżeli matki, które głodowały do 10 tygodnia ciąży, to okazywało się, że u potomstwa była większa skłonność do cukrzycy, 3 razy większe ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej i ta choroba się objawiała dużo wcześniej. Była niższa waga urodzeniowa, utrzymująca się do 2 pokoleń i kobiety poczęte w okresie głodu częściej bywały otyłe i narażone na raka piersi. I prowadząc później badania, okazało się, że za te efekty odpowiedzialne jest białko podobne do insuliny. I proszę sobie uświadomić, że te zmiany przetrwały 60 lat, bo po takim czasie były te badania robione. Czyli jest to dowód na to, że to, co spotyka nas w życiu płodowym, może mieć niesamowity wpływ i zostaje zapisane na wiele lat albo i na zawsze w naszym dalszym życiu. I teraz, jeżeli chodzi o ten czynnik podobny do insuliny,
to chciałam Państwu powiedzieć, że może ktoś z Państwa słyszał o restrykcji kalorycznej i dotyczyło to badań, którym ograniczono dietę, no ona dotyczy zwierząt, u ludzi to jest bardzo trudne do zrobienia. I właśnie takie dwa elementy, tych elementów oczywiście było więcej, ale ja to chciałam uprościć, które wykazano, że odgrywają rolę, to jest właśnie ten szlak związany z insuliną oraz sirtuiny. I jeżeli ten szlak jest aktywny, to powoduje to szybsze ryzyko wystąpienia chorób wieku podeszłego oraz starzenie. Natomiast restrykcja kaloryczna hamowała ten szlak. Czyli tutaj była podwyższona metylacja, przepraszam, obniżona metylacja tego genu, czyli on był aktywny. Czyli tak jakby było, sprzyjał starzeniu. Tu chciałam jeszcze Państwu wspomnieć o sirtuinach, które są jeszcze nazywane enzymami młodości i faktycznie jest bardzo dużo dowodów na to, że mogą pełnić pozytywne funkcje. Ich aktywność zależy od dostępności pożywienia, czyli przy nadmiarze pożywienia ich aktywność jest hamowana, w przypadku restrykcji ich aktywność jest podwyższona, a z kolei sirtuina szósta jest uważana za taką sirtuinę długowieczności. Nawet widziałam pracę, gdzie pokazywano, że pewne odmiany tego genu, pewna forma tego genu już została jako taki marker długowieczności, ale to są niewstępne badania. I tu na co chciałam Państwu zwrócić uwagę, że o ile restrykcja kaloryczna i głodówka, która jest okresowa, jest pożyteczna, to o tyle to, co się zadziało wtedy podczas tego głodu w Holandii, ono miało zupełnie inny efekt, ponieważ obserwowaliśmy podwyższenie aktywności tego szlaku. Aktywność fizyczna podnosi poziom sirtuin, o których mówiłam. A sirtuiny są to takie białka, które są odpowiedzialne za modyfikacje epigenetyczne, to są deacetylazy i są dowody na to, że ćwiczenia fizyczne bezpośrednio podnoszą poziom sirtuin. Również ćwiczenia fizyczne pokazano, że chronią komórki przed starzeniem. Tu jest taki wykres, który jest dosyć spektakularny, gdzie starzenie komórkowe było indukowane dietą, która była wysokotłuszczowa, ale w momencie, kiedy towarzyszyły ćwiczenia, to można było ten efekt zniwelować. No i w związku z tym wiemy również, że możemy naszym trybem życia modyfikować starzenie, które jest tak istotne i które jest początkiem starzenia organizmu i tak naprawdę od niego zależy. Z wiekiem komórki się akumulują, ale podejmując odpowiedni tryb życia możemy po pierwsze wspierać usuwanie tych komórek starych, które powstają w organizmie, co zapobiega ich akumulacji i jednocześnie wpływa na to, że nie dość, że będziemy w lepszej kondycji, to jesteśmy w stanie uchronić się przed chorobami wieku podeszłego. Czyli mam nadzieję, że udało mi się Państwa przekonać, że tak naprawdę starzenie w dużej mierze zależy od nas. Od tego, czy ono będzie przyspieszone, czy będzie opóźnione, zależy nas tryb życia. Czy będziemy prowadzić tryb życia siedzący, brak snu, palenie, nieodpowiednia dieta i stres. To są czynniki, które przyspieszają starzenie. Natomiast jeżeli będziemy ćwiczyć, zachować odpowiednią higienę snu, odżywianie i zdecydowanie ważny jest relaks, ponieważ no, stresu wiadomo uniknąć nie można, ale nauka tego, żeby móc się zrelaksować, na pewno jest elementem opóźnienia starzenia. I tutaj taki bardzo optymistyczny przykład, jak to styl życia może wpłynąć na długowieczność. To jest sekret stulatków z wyspy Okinawa. Jest to miejsce, gdzie jest najwięcej stulatków na świecie. Ludzie żyją dłużej, rzadziej chorują, mają niższy poziom markerów, czyli tu chodzi o wolne rodniki, które są odpowiedzialne za starzenie komórkowe, niż inni Japończycy. Kobiety łagodniej przechodzą menopauzę i niewiele osób cierpi na demencję. I jaka jest recepta jeszcze? Ruch, dieta, pasja, więzi społeczne i to, jaki cytat znalazłam, który jest taką mantrą osób z Okinawy, że szczęście z bycia stale zajętym.
Co oczywiście można sobie tłumaczyć na różne sposoby, ale mam nadzieję, że każdy wytłumaczy sobie to tak, jak dla niego jest najlepiej. Wiemy, że stare komórki są przyczyną starzenia. To czy potrafimy je usunąć z organizmu? Potrafimy je usunąć z organizmu zwierząt, ale bardzo często są to zwierzęta, które są genetycznie modyfikowane i to są troszeczkę inne mechanizmy uruchamiania tej śmierci komórki. Natomiast w przypadku ludzi nie jest to już takie proste, ale rozwija się cała dziedzina, fenoterapia, która wykorzystuje taką zdolność związków, że one mogą preferencyjnie, czyli eliminować stare komórki. Senolityczne związki, tak jak napisałam, od senesens stare i lityk niszczyć. I to jest taki tytuł, który się pojawił w prasie, mówiący, czy senolityki to jest koniec starzenia. Trudno to powiedzieć w tym momencie, ponieważ wiedząc, że dochodzi do nagromadzenia komórek wraz z wiekiem, oczywiście można by spróbować je usunąć po to, żeby organizm był młodszy. Ale jest mnóstwo pytań, które się rodzi, bo w tym momencie nie wiemy, czy one nie wpływają na jak senolityki wpływają na komórki postmitotyczne, czy nie będą wpływały negatywnie na komórki młode, czy usuwanie starych komórek daje lepszy efekt, kiedy się podaje w wieku młodszym, żeby je od razu eliminować, czy dopiero w wieku podeszłym. A trzeba cały czas pamiętać, że to starzenie komórkowe jest bardzo potrzebne, bo ma całe mnóstwo pozytywnych funkcji związanych chociażby z regeneracją, która będzie upośledzona, jeżeli je wyeliminujemy w nieodpowiedni sposób. W związku z tym jest to niewątpliwie bardzo ciekawe i rozwijające się narzędzie, natomiast na dzień dzisiejszy trudno jest powiedzieć, na ile ono będzie mogło być zastosowane u ludzi. Jest sporo już badań klinicznych, one dotyczą głównie zapalenia, usuwania komórek, których starzenie towarzyszy chociażby zapaleniu chrząstki i stawów. Są prowadzone badania, które też badały, czy w przypadku choroby Alzheimera taka terapia może być stosowana, no ale to wszystko jest w trakcie i tak naprawdę nie możemy powiedzieć tego z całą pewnością. Tu chciałam pokazać Państwu takie doświadczenie z naszego podwórka i powiedzieć, że w jakiś sposób to na pewno działa i działa na coś, co jest związane z zdolnością do uczenia się. Mianowicie były stare szczury, które dostawały związki o charakterze senolitycznym, to jest mieszanina, dostatynium, kwercetyna, to jest jeden z bardziej z intensywniej badanych takich duetów. I to są zwierzęta stare, które nie dostawały tych związków, a zaraz powiem, jak to badanie. To była taka karuzela, my to nazywamy, w której części znajdował się element, takie miejsce, gdzie zwierzęta dostawały nieprzyjemny stres. On był, nie był dla nich niebezpieczny, ale był nieprzyjemny. I teraz proszę zobaczyć, że zwierzęta stare nie były w stanie nauczyć się omijać tego miejsca, które było dla nich, które powodowało ten stres. Natomiast zwierzęta w tym samym wieku, które dostawały D+Q, uczyły się omijać w ten stres, co jest bezpośrednim dowodem na poprawę ich zdolności poznawczych. No i teraz pytanie, czy odkryliśmy źródło młodości? Myślę, że trudno uwierzyć, że jesteśmy na tym etapie, że człowiek, który jest mocno zmieniony wiekiem, wejdzie do fontanny, do wody czy do pomieszczenia i wyjdzie młody. Natomiast myślę, że to, o czym warto pamiętać, że możemy w bardzo prosty sposób sami próbować spowolnić ten czas i to może być naszym takim źródłem młodości. I teraz podsumowując, chciałabym, żeby Państwo zapamiętali, że starzenie komórkowe jest podstawowym procesem w organizmie, zachodzi in vitro, in vivo. Jest niezbędny do zachowania homeostazy, natomiast jest również przyczyną starzenia komórek. Jeżeli będziemy chronić komórki przed starzeniem, możemy chronić się w ten sam sposób przed starzeniem organizmu. Strategie, które są skuteczne, to jest dieta, ćwiczenia i ewentualnie związki naśladujące efekt ćwiczeń i diety. To bardzo często są polifenole. No jest cała gałąź wiedzy, która takie związki bada i wybiera. Senoterapia,
która może być obietnicą redukcji skutków starzenia i to, żeby Państwo jeszcze zapamiętali, że jest wiek biologiczny, wiek chronologiczny i na jakiej podstawie możemy rozpoznać wiek biologiczny. Bardzo dziękuję.